Poproszono nas o doprowadzenie tego długiego wyrażenia do najprostszej postaci. x do trzeciej plus 3x minus 6 to wszystko w nawiasie, plus minus 2x do kwadratu plus x minus 2 i minus wyrażenie 3x minus 4. Na początek po prostu to przepiszemy i sprawdzimy, czy możemy się pozbyć nawiasów. Zacznijmy od początku. Mamy tu x do trzeciej. A więc x do trzeciej i później plus 3x zapiszę to na różowo plus 3x plus 3x. Później mamy minus 6, minus 6. Nie musimy przepisywać nawiasów, bo w zasadzie nie mają one tutaj żadnego znaczenia. Plus i nie musimy przepisywać tych nawiasów. Możemy je opuścić, bo przed nawiasem jest znak plus, a więc nie musimy zmieniać znaków w nawiasie. Plus przed nawiasem niczego nam nie zmienia, a zatem plus minus 2x kwadrat. A więc ten wyraz tutaj to minus 2x kwadrat. Później mamy plus x, mamy plus x, plus x. Później mamy minus 2, mamy minus 2. Później mamy minus razy to całe wyrażenie, a więc musimy pozmieniać znaki w nawiasie. A zatem 3x, gdy pomnożymy je przez minus 1, zmieni się w minus 3, czyli minus 3x. Minus 3x. Później mamy liczbę ujemną. Możecie sobie wyobrazić, że mamy tutaj minus 1, a minus 1 razy minus 4 daje nam 4, więc plus 4. Teraz możemy połączyć ze sobą wyrazy tego samego stopnia. Na samym początku mamy x do trzeciej i wydaje mi się, że jest to jedyny wyraz stopnia trzeciego. Mamy tutaj x podniesione do potęgi trzeciej. Przepiszę to. Mamy x do trzeciej. Teraz popatrzmy na wyrazy z x podniesionym do kwadratu. Wygląda na to, że mamy tylko jeden taki wyraz, ten tutaj, a zatem mamy minus 2x do kwadratu. A co z wyrazami z x? Mamy 3x plus x minus 3x, to 3x minus to 3x się zredukuje i zostanie nam tylko x, a zatem plus x. I na koniec zostają nam wyrazy stałe minus 6 minus 2 plus 4. Minus 6 minus 2 daje nam minus 8 plus 4 to minus 4 minus 4. I gotowe. Uprościliśmy to wyrażenie. Teraz mamy wielomian złożony z czterech wyrazów